Siema, tutaj JJK, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ze mną cała ekipa. Siema. I dzisiaj zostaniemy rodzicami na cały dzień, tylko że koło fortuny zadecyduje o tym, kto z kim będzie w parze. Okej, to teraz sprawdźmy, z kim w parze na przykład będzie Pinki. Uwaga! Czyli ja z Roganem w parze? Nie! Co? Ja dla jasności, ja tak, nigdy w życiu... Ej, czekaj, zostaw tu dziecko. Dobrze, gramy. Kto wygra, ten bierze synka, tak? Justyna przewieje jej uszy, Boże. Nie, kto wygra, ten wybiera. Dobrze. No! Nie! My bierzemy syna. Nie, ona, biorę synek. Dobrze, więc my mamy córkę. Salto z tego, z wrażenia robi, ze szczęścia. Ja mu połamiesz. Gościu, ja go nauczyłem chodzić 2 sekundy. Naucz go zostawiać łapkę w górę lepiej. Łapka w górę, widzowie! O, zostawcie łapkę. Zostawcie łapkę tak jak ten dzieciak. Za chwilę wypełnimy kartę dziecka, po czym przejdziemy do pierwszej konkurencji, więc oglądajcie do samego końca, bo będzie ciekawie. No dobra, zostaliśmy na siebie skazani. Tak jest. Na tego gnoja. Mamy tutaj taką bransoletkę, którą zakłada matka, stary, nie? Chcesz być matką w tym związku? A może damy jemu? On będzie dla siebie najlepszą matką. Okej. Okay. Date, datum! Które mamy dzisiaj? Dzisiaj? Nie. Umówmy się, że urodził się w moje urodziny. 16.06. Okej. 2022. Time, o godzinie. 2.1.1.5. Tak. Okej. Okay. Waga! Nie, wysokość, tak? Wysokość, tak. Wysokość. 2.13. Nie, no. Ile może mieć dziecko po urodzeniu? 40 centów. No, waga. Waga. 103. Nie. 103. 103. 103. Tego nie uniesiemy. Imię. Przemuś. Rafał. Rafał. Ładnie. Niech będzie Rafał. Rafałek. Rafałek? Przez ułek. Okay. Rafałek. No, także moi drodzy, poznajcie Rafałka. Teraz wy widzowie, napiszcie w komentarzu, do kogo jest podobny bardziej. Do mnie, czy do Rogana. Witajcie, teraz my wypełniamy karty dziecka, więc zacznijmy może najpierw od daty urodzenia. Kiedy byś chciała urodzić dziecko? Ja bym chciała urodzić w lipcu. 8 lipiec. Świetnie, bardzo mnie się to podoba. O godzinie urodziła się po wieczornej, porannej może. Porannej godzinie, czyli o 6.57. Świetnie. Jaki miała wzrost? Wzrostu miała... Pruszynka to pruszynka, była. Pruszynka, 38 cm. Nagrywa się tu. Dziecko mi śpi! Dopiero co usypiałam. Dopiero co urodziłam. Jeszcze nie urodziłam. Ale to ma jakieś tak... Poczekaj, moja noga ma metr, twoja stopa ma 24 cm. No tak będzie. Dobra, 35 cm, a waga? Waga to, Jezu, no taka no, kurszynka, to półtora, no. Weź, 1,7 już niech będzie. No już napisałam 5, to i teraz najważniejsze imię. Rozalia. Gerda. Gerda? A jak zdrobnić? Gerdusia? Dobra, Rozalia. Nie no, może być i Gerda. Już napisałam. Kto jest matką? Gramy. Wygrany jest matką. No i... Ja jestem matką? Jesteś matką, no. Masz, załóż to kobieto. Dobra, Rozalia, witaj w rodzinie. Tatuś cię tutaj. Co w rodzinie, pilnuje. To nie zginie. Uszy zakryj. O, tata tak jakoś zawsze nakłada czapkę, nie? O, na oczy. Boże. Daj mi ją. Uszy, przewieje ją. Ale o co ci chodzi, kobieto? Ja je urodziłam. Okej, moi drodzy, przechodzimy więc do pierwszej konkurencji. Jak wiadomo, małym dzieciom trzeba zmieniać pampersy. Jest to trochę śmierdząca sprawa. Na tym stoliku leżą pampersy. Na drugim stoliku będzie leżało dziecko, któremu trzeba zmienić szybko pampersa, bo płacze. Na start osoba, która stoi przy pampersach, biegnie z pampersem, żeby zmienić pampersa dziecku. Dopiero jak zmieni pampersa i dorzuci tutaj do drugiej osoby, to wtedy ta druga osoba może lecieć zmienić kolejnego pampersa. Jest to taka pampersowa sztafeta, para, która zdobędzie więcej pampersów, wygrywa tę konkurencję, więc zaczynajmy. 3, 2, 1, go! Dobra, trzeba mu ściągnąć pory, normalnie go walisz tu, cyk, zaczepy, ciach. Teraz robisz tak, teraz zaczyna się kłopot. Robi się tak. Słuchaj, jak to się zapina, kamerzysta? Nie wiem, nie mam dziecka. Ja też nie. Udało się, dobra. Cyk, moczę! Łap! Dobra. Zostawiam to biegnę.
Do widzenia! Pieluszka, 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 o co to chodzi? Jak to się działa, tak? Cyk. Dobra. Ile czasu? Minuta. Minuta? Dobra. Jest git. Moczymy. Dawaj! Dobre! Jest! Ładnie go zapał. No dawaj, 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 nie ma czasu, stary. Jest gituwa, ściągasz. Cyk. 30 sekund. Pa, co się dzieje? Cyk, robisz tak? Dawaj, dawaj, zdążysz, Robert. Zdążę, zdążę, na luzaku, pa. Cyk, masz. Cyk. Widziałeś? Już przygotowane? Cyk. Dawaj, zdążymy jeszcze dwa. 10. 9. Mam! Zdążę? 1. Stój! No i wypadł. Stój, małe, maleńki, maleńki, stój. Zdążyło się. Ile? Jaki wynik? Tak. 3 pampersy. Ile? 3 pampersy. 4, 5. Tak, 5 pampersy. No 5! 3 razy byliśmy. 3, 2, 1, start. Co? Co? Szybko! No i tak, ram nóżki do góry, tutaj pyk. Minuta została. Tak, minuta została. Tyk, tyk. 10. Jak to się lepi? Tego się... Okej, okay. Dobra, mam jedno, mam jedno, mam jedno, mam jedno, mam jedno. Justyna? Tak. Mokry? No nie można! Punkty karne, punkty nie karne! Nie ma punktów karnych żadnych! Punkty dawaj karne. Tutaj, nóżki tu w górę! Maleństwo malutkie takie, no! Kurde, jak to się przykleja! Jest dobrze, nawet dziecko nie poniosło szkód żadnych. Leci Pampers! 50 sekund! Dawaj! Dobrze! No. Nie ma, nie ma, nie możesz podnieść, nie możesz! Co nie mogę? Nie możesz! Nie możesz podnieść, nie wymyślaj! Nie wymyślaj zasad! 5. Nie! 4. Kłamie. Nie kłamie. 3. Wszystko nam musi mieć 2. Koniec! Nie doleciał. Nie doleciał. 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 Nie doleciał. No dobra. To co, 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 co? Moje dziecko jest lepsze. Co, co, mokro, mokro. Remis! Chciałam powiedzieć, że jest remis. Tak jest, bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo fajni. Tak. Chłopcy nie założyli na końcu jednego pampersa do końca, a my nie dorzuciłyśmy, więc dwa tak razy naprawdę... nie dorzuciłyście? Tak. Co dwa razy? Uspokój się. Za mało wam się Rozalka zlała w pieluchę. Widzowie napiszą w komentarzu, kto wygrał. Od mojego dziecka. A druga konkurencja polega na tym, jak widzicie, nasze dzieci mają przygotowane tutaj nocniczki, miseczki, łyżeczki, buteleczki, więc dzieci również muszą coś jeść, coś pić. Więc w tej konkurencji wylosujemy kołem fortuny kwoty, za które będziemy musieli kupić dziecku coś do picia, do jedzenia, do ubrania oraz jakąś zabawkę. Następnie jak przyjdziemy, wrócimy do domu, to będziemy musieli to dziecko tym nakarmić, a wy w komentarzach ocenicie, kto w tej konkurencji poradził sobie lepiej i kto byłby lepszym rodzicem. Okej, okay, a teraz jest już z nami reprezentant, matka Rafałka. Opiekun, dobrze? Dobrze, opiekun Rafałka, proszę zakręć. Rafał duży chłopak, on lubi jeść dużo, więc kręcimy i uwaga, nie no, dwie dychy. Dwie dyszki dla Rafałka. Ja przypominam, że musicie za to kupić coś do jedzenia, do picia, do ubrania i zabawkę jeszcze. A teraz ja Mamo. Kręcę kołem fortuny. Sam dymy. 80 zł, moi nie, drodzy. Nie no, oni mają 8 dych. No my idziemy do Gucci, a wy do Pepko. Dobra, lecimy. Prawdziwy ojciec odpowiedzialny. Jak się hamuje, widzicie? Nawet Rafałek nie spada, jest gitówka. Można jechać śmiało. Trzymaj się, synek. Jedziemy do Maka, bo za dwie dychy nic lepszego chyba nie wymyślimy. Na zakupy idziemy. No idziemy. Weźmiemy ją w plecak. Bo ile można, plecy będą mnie boleć, jak tak ją będę dźwigać. Ma, ten, leka jest. Co? Siu. A pokaż jak leci. Idziemy na zakupy. Cześć. Tylko od razu ci mówię, mam limit na karcie. Łap syna za rękę, nie wstydź się. Dawaj, idziemy. Idziemy z Rafałkiem na jedzonko. Za dwie dyszki to maksymalnie maczek. I zabaweczka będzie, i takie inne rzeczy. Także let's go. Słuchajcie, malutka troszkę się rozpłakała, że jej tutaj niewygodnie. Ojciec poszedł po wózeczek. O, już idzie, patrzcie. Chodź tutaj, co będziesz nosił? Nie, już płaczę, wiesz. No. Siadaj. O, tak. Uszy, żeby miała tylko przykryte, bo ją przewieje. W sklepie ją przewieje. Klimatyzacja działa. Dobrze ta czapka? Żeby ona chociaż...
świetnie, idźmy już. To będzie pierwszy zamawiany McDonald's przez Rafałka, nogą. Oj, Rafałek. Ale my tu. Aha. Nigdy nie mamy kasy. Widzisz, ty głupi młody jesteś. Zacznij od nowa, jeszcze raz, potwierdź. O. Tak. Bardzo ładnie, na miejscu. Happy Meal. Patrz, tu będzie miał Rafałek tak. Cheeseburger Happy Meal za 15. Będzie miał soczek do picia, wodę. Wszystko... A zabawka będzie? Stary, wszystko będziemy mieli za 15, tak, będzie zabawka. A tu masz McNuggetsy, Rafałek woli. McNuggetsy? Tak. Kurde, Rafałek, sam nie klikaj. No. Czy marchewkę, Rafałek, zamiast frytków? Marchewkę. Marchewkę, no. Nie? Kubuś mus. Tak jest. Woda niegazowana. Tak jest. O, książkę mu kupiłem, będzie. Nie, zabawkę. Zabawkę. Bo musi być zabawka w zestawie. Zabawka 3. Bez dodatkowej. Jedna wystarczy nam. Myślisz? Tak. Nie rozwali za szybko? Nie, 15, jakiś... co tam za czwórkę była ta zabawka jeszcze jedna? Za szóstkę dwie. A kurde, 50 kg za... Co potrzebujemy, żeby... Przekroczymy ubranie. Ubranie, dobra. Musimy kupić ubranie. Przejdź do podsumowania. Rafałek, nie dziś. Nie dziś, lody dzisiaj nie. Dobra, złóż zamówienie. Przy kasie chcemy zapłacić. Rafałek, wyskakuj z siana. Przygotowany młody. O, dobra, słuchaj. Ja usiądę tam przed sklepem, poczekam na ciebie, aż ty zrobisz sobie. Bez przesady. Naprawdę, to chociaż kartę mi daj. Dobra, to już zostanę. Mi się wydaje, że trzeba kupić jej strój kąpielowy i nauczyć ją pływać od razu. Strój kąpielowy. To ja idę po ten strój. A ja co mam robić? Słuchajcie, musicie zostawić dla niej łapkę w górę. Patrzcie, jaka Rozalka jest grzeczna. Jak on jej tą czapkę założył, Jezu. Cudowne. Świetnie. Więc dzisiaj będzie nauka trochę przyduży. Nie ma mniejszych już. Będzie miała na za rok. Miesiąc ona urośnie. Będzie miała na przyszłe lato. Ja nie wiem, ile to kosztuje, to zobaczę. No to może sprawdziłbyś, a nie. 35 zł kosztuje. No grzeczne, nie? Nie płaczę. Bo smoczka ma w górze. Się nie gniewam. Uważaj, mam dziecko, nie? Się niecierpliwy chłopak. Zasypia. Smoczek mamy. Zabawkę mieliśmy kupić. Tu są zabawki. Taki gryzak, bo jak zęby jej urosną. O, proponuję taki. Ile to? 5 zł? Dobra, za 5 zł może być. To mamy jej zabawkę. Idziemy dalej. Dobrze będzie. Proszę, woda niegazowana dla dziecka do picia będzie, tak? O, proszę bardzo. O to chodziło. Moja siostra, to jak ma tego, młodego, nie? To ona takie słoiki bierze. To słoik weźmy. Rozróbmy z wodą i nakarmę. Różowe i mleko. Oburaczane to będzie lepsze. Gdzie są rzeczy do basenu? O, zobacz. Widzisz, tutaj są. Dalej. Dalej? Zaufaj mi. Rękawki są. Jak? Za 5 zł truskaweczki jej weźmy. Dobrze, mamy truskaweczki, idziemy pływać. Jest zamówienie dla Rafałka. Z Rafałki uśmiechnięte, poczekaj. Daj dyda, proszę. To jest ciupacy, to jest. Zmienionek? Kubusia. Mogliśmy go też Kubuś nazwać, nie? Markiewka. Ty, patrz co się dzieje. Coś jeszcze? A na jakieś co tu się wydarza? To jest do składania. Do składania minionek? No. Dobra, złóż minionka. Ja nakarmię Rafała. Od czego na początek, Rafałku? Od musu? No, może być, wiesz, młody. O! No, dobra, Rafałku, masz do rączki i jest nuggetsika. O, proszę. O, proszę, jakiego konsa dał. Ała! Palucha wziął mnie ugryzł. Nie ma zębów, ale i tak mocno gryzie. No, ale czekaj, zaraz mu zabawkę damy, żeby już nie był zły, nie? Okej. Okay. Rafałku, marchewkę. O, proszę, zajadaj. No ładnie wsunął, zuch chłopak, ale ci już starczy chyba. O. Proszę, Rafałek, jest minionek. Rafałek jest szczęśliwy. Potrzebujemy, o, smoczka wsadzić nas z powrotem, minionka pod pachę. I zostało nam jeszcze ubranie chyba do ogarnięcia, tak? Tak, za 4,50. No, to będzie problem. Hakuna Matata! Ojciec jednak potrafi rozrywkę zapewnić. Chcielibyśmy już być. Jak ci się podobało? Tato taki szalony? Widzicie? To jest szczęśliwa rodzina.
Słuchajcie, nic nie udało nam się kupić za 4,50, więc naszą wspólną decyzją będzie ubranie go w zestaw z McDonald's. To jest nasza wspólna decyzja. Każdy dzieciak chciałby wyglądać jak Mega Box z Brawl Stars. Właśnie. Tylko, że to będzie jak Happy Meal. I jeszcze z minionkiem. Ale to minionek za chwilę. Wsadź mu nóżki. Dobra. O! O! No i widzicie... Wspaniali ludzie na wspaniałym miejscu, nie? Dobrze wygląda, mi się wydaje. Stawcie łapkę dla Rafałka. Dziecko jest już głodne, więc trzeba zrobić jedzenie. Wiesz, jak się robi jedzenie? Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Dobra, po łyżkę muszę iść. Zaraz wracam. Trzeba otworzyć butelkę. Nie wiem, czy to dziecko można dawać. Nalać trzeba trochę wody, rozrobić, bo inflacja jest. Może jeszcze. Tyle wystarczy do... Jezu, no ale no... Na miesiąc mu starczy. Ciekawe, czy dobre. Ale to jest dobra, Justyna. Burakany, faktycznie. Ale z jabłkiem. Ściągnę pampersa, nikt do nocnika już sika, nie ma w pampersy. Pampersy drogie są. Ale głodomor, już całą butelkę zjadła. O, jo. Tu podnosić, że się odbiło. Dobra, teraz siada dziecko. Ale ma brzuch pełny. Ma być siusiu zrobiony, dobrze? Rafałku, gdzie jesteś? Rafałek już jest. Ubrany, najedzony i gotowy do nagrywek. I zabawka. I zabawka, o. Jak dorośnie, będzie pracował w Maku. Za 15,50 chłopak się najadł, ma zabawkę minionka. Zademonstruj, jak się działa. O, proszę bardzo. O. Robisz taki. Wszystko jest eko. Chłopak jest zadowolony, najedzony, marchewkę zjadł. Generalnie... A pampersa chociaż zmieniliście? On już wyrósł z pampersów, nie ma. Tak? Nasza też, to zobacz! Udowodniliście. Nasza sika! Siku zrobiła pierwszy siusiu do nocniczka. Ładnie. I po drugie, to są wakacje. No. Jak będzie się kisił w takim stroju, w czapkach kartonowym? Nie, bo on już pracuje, rozdaje ulotki. On musi chodzić w czapeczce, bo mu włosy nie urosną od mrozu. My mamy strój kąpielowy. Strój kąpielowy. Czapka z daszkiem. No kurde, elegancka. I rękawki. Bo teraz idziemy uczyć ją pływać. Nie za szybko? Co za szybko? Co za szybko? Do roboty go posłaliście? Zero. No mieliśmy tylko dwie dychy, więc musiał zarobić na siebie. Zaraz zobaczymy, czy w tym umie pływać. Rafałku, nie słuchaj. Wy mieliście 8 dych. My 15,50 się z Rafałkiem zmieściliśmy. I co? I kto lepiej wygląda? Dobra, idziemy do basenu. Rafałka trzeba rozebrać. Gotowy. Wow! Widziałeś, jaki jest szybki? Ale minionka to se weź. Jest gotowy do basenu teraz? Minionka tak. To se weź. To chociaż mu koszulkę ściągnij w portkach, samych niech pływa. Niebo zmarznie. Po co? Z minionkiem idziemy pływać. Dobrze. I na plecki, młoda. No i nóżkami ruszasz teraz. Może i... zdejmiemy tą czapkę. Patrz, jak poszła. Brawo! Brawo! Mi się wydaje, że Rafałek bez kapoku da radę. Rafałek, patrzcie. Z drabinki od razu wali na główkę. Proszę! Brawo! Brawo, Rafałku! Brawo! Spójrzcie, Rafałek wygrywa! Co wygrywa? Jest pierwszy, no to rado płynie pierwszy! O, nie wydaje mi się. Dawaj, młody! Jeszcze trochę! Jedziesz! Jedziesz! Szybko! Już cię mam! Nie spodziewałam się wyścigów dzieci i... w basenie! Minionek go uratował. No. Ja chciałem się z Rogalikiem pochwalić naszym synkiem, że tak. Jest bardzo fajny, mądry, umie pływać. Od jeszcze razu na główkę skacze. Jeszcze zabawkę, dawaj, to daj, siostry. Bo teraz ząbki mu rosną. Tak. O, masz, młody. Dobrze, moi drodzy, a więc koniecznie podsumujcie ten odcinek w komentarzu i napiszcie, kto z nas poradził sobie lepiej. Oczywiście, że my. Oczywiście, że Rafałek. Oczywiście, że Rafałek, szefik. Zabraliśmy go w miejsce, fajne. Zobaczył swoją przyszłą pracę. Tak. Wszystko. Napiszcie w komentarzu, czy Team Rafałek, czy Team Rosalia. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić i zostawcie łapkę jak oni. O, koniecznie. Subskrybujcie, żeby nie przegapić tych odcinków, podajcie na kanały całej ekipy. Zapraszamy. A my się z wami żegnamy i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Dzieciaki ukłon. Hello. Dzieciaki ukłon. O, Rafałek umie, a Rosalka? Koniec.